Kinetopet to ostatnio bardzo viralowa gra na temat pewnego wirusa komputerowego i skrywa za sobą całkiem sporo niewyjaśnionej historii, którą wyjaśnię w dzisiejszym materiale. Przed wami cała prawda o Kinetopet. Zatem Kinetopet. Nim przejdziemy do sedna, przeprowadziłem pewne śledztwo. I może zacznijmy od tego, do czego doszedłem, co w sumie było wiadomo od jakiegoś czasu. Mianowicie Kinetopet jest oparte na prawdziwym, w cudzysłowie, wirusie, ale raczej powinienem nazwać to wirtualnym asystentem. I uwaga, bo to jest era za czasów, kiedy jeszcze nie było większości z nas najpewniej. W tym chociażby mnie, a samo istnieniu tego czegoś, albo tego jak naprawdę to działało, dowiedziałem się dopiero, kiedy robiłem research do tego materiału. Bonzi Buddy. Jest to wirtualny asystent, który wprowadzony został jeszcze za czasów Windowsa XP. I zasadniczo był to taki praprzodek, pradziad przed Siri. Albo taki staruch asystenta Google, tylko problem był w tym, że była to fioletowa małpka, bardzo podobna do pewnej innej fioletowej małpki z takiej nowej gry, którą się dziś zajmujemy. I zasadniczo funkcjonowała w dosyć podobny sposób. Była to aplikacja, którą ściągałeś, miałeś ją na pulpicie, jeżeli chciałeś. Bonzi mógł z tobą gadać, pomagać ci, ale jednocześnie wykradał twoje dane. Aczkolwiek jednocześnie był dosyć przyjazny, przez co niektórzy nazywają go mianem najbardziej przyjaznego wirusa komputerowego. To jest trochę dłuższa, jednakże dość nudna w gruncie rzeczy historia, na której Kinetopet jest w 100% oparte. Nawet porównajcie sobie to do tego, przecież to jest 1:1 to samo. I generalnie, najprościej mówiąc, Bonzi Buddy był takim pradziadem, potomkiem typowego pluszowego pierdolca z naszych czasów, tylko że działał jako asystent komputerowy, imitując, że jest mega przyjazny, spokojny i fajny, ale z drugiej strony wykradał ci dane i generalnie działał na twoją niekorzyść. I Kinetopet w dość oczywisty sposób nawiązuje do tamtych sytuacji, ponieważ nie dość, że gościu wygląda jak pluszowy pierdolec sprzed 25 lat, to jeszcze zachowuje się w dość podobny sposób, jest takim Bonzim na sterydach. Także tak, Kinetopet to kolejny horror indie, który zyskał popularność w ostatnim czasie. I naprawdę muszę przyznać, że w tej niszy tych horrorów, które są albo dosyć gówniane ostatnio, albo są w 100% kierowane do dzieci, nie są straszne ani interesujące, Kinetopet faktycznie się jakoś tutaj wyróżnia, nawet bardzo. Głównie ze względu na gameplay i pomysł do samego wirusa. Otóż gra jest dosłownie imitacją komputera, na którego ściągasz właśnie Kinetopet, czyli tutejszego wirtualnego asystenta, a jemu później trochę odwala z biegiem czasu. Między innymi sam zaczyna skanować twoje pliki, łączyć się z twoją kamerką, wykradać dane z twojego komputera, czy krócej mówiąc chce po prostu twojej śmierci. I robi się coraz gorszy, im dłużej tutaj siedzisz. Ale być może zacznijmy od samego początku, czyli od uruchomienia gry i pobrania Kinetopet. I nie, sam w to nie będę grał, będę wyjaśniał fabułę jak coś. Przejdźmy już do samej gry, która zaczyna się od przepięknego ekranu twojego komputera, tuż przed pobraniem tego jednego asystenta wirtualnego, którego absolutnie nie powinieneś był pobierać. Wszystko zaczyna się na tym pięknym komputerze wyglądającym totalnie jak coś z zainstalowanym Windowsem XP oraz wejściem do internetu i kliknięciu w to okienko, w które klikać absolutnie nie można, bo wtedy twój pulpit będzie wyglądał tak. No i właśnie tak się dzieje. Do komputera wprowadzony zostaje wirus znany jako Kinetopet. Jeżeli zatrzymamy grę w tym momencie, możemy przeczytać, że Kinetopet to twój przyjaciel, który wie o tobie wszystko, jest w stanie zarządzać twoim komputerem oraz zapewnia ci towarzystwo. No kto by nie chciał czegoś takiego w swoim komputerze? Komputer wali crasha, a następnie na ekranie pojawia się Kinetopet, albo raczej możliwość jego instalacji. Po zainstalowaniu otrzymujesz maila z podziękowaniami za zainstalowanie Kinetopet. Będziemy mieć wspólnie bardzo dużo zabawy. Następnie na ekranie pojawia się jajko, pewnie dosyć znajome osobom, które kiedyś grały chociażby w Tamagotchi. A na ekranie pojawia się zło wcielone, czyli Kineto. Twoje wirtualne zwierzątko, wirtualny asystent i przyjaciel. Ten najpierw zada ci kilka pytań, żeby trochę bliżej cię poznać, a następnie opowie swoją historię. Kineto pewnego dnia dostał paczkę, otworzył ją, a w środku znajdował się komputer. Następnie nauczył się korzystać z komputera, wszystkich online'owych trików, niemniej umiejąc to wszystko, nie ma żadnego kolegi, żeby móc mu to pokazać. Tym kolegą jesteś ty, a nie, ty jesteś przyjacielem. Czyli tym bardziej wypadałoby, żeby ci to pokazał. Następnie Kinetopet odpala przeglądarkę w twoim prawdziwym komputerze i tam przedstawia wszystkich swoich przyjaciół w niejakim Web World, czyli świecie sieci.
Tak więc pora poznać całą trójkę. Kinito. Poznaj Kinito. Małą, kochaną, różową. Uwaga! Ambystomę meksykańską. Jezu, jakby chyba mogłeś dać jaszczurkę czy coś, nie? Ambystoma meksykańska. To się naprawdę tak nazywa. Ambystomę meksykańską, która kocha eksplorować świat wokół niego. Generalnie miły, słodki, lubi poznawać przyjaciół i odkrywać świat. Następnie Sam, najfajniejszy ukwiał w oceanie. To jest ziomuś, który kocha wszystko w życiu, szczególnie te najmniejsze rzeczy i nauczy cię właśnie się z nich cieszyć. Ostatnia jest Jade, najbardziej kongowska meduza w internecie. Ona kocha eksperymentować i odkrywać nowe, nieznane rzeczy. Następnie bohater poznaje Webworld, czyli miasteczko tych przyjaciół. I szczerze, tak patrząc na to, jakoś dziwnie kojarzy mi się to z Welcome Home. Bo tam to wyglądało ultra podobnie, również miałeś tam stronę internetową, gdzie była osobna zakładka opisująca przyjaciół tam mieszkających oraz poszczególne miejsca. I w tym miejscu wszystko będzie w porządku pod warunkiem, że nie klikniesz na fontannę. Wówczas stanie się to. Następnie, jeżeli klikniesz na drzewo, o tym dowiadujesz się z maila, stanie się z kolei to. Gra skraszuje się. Między innymi mamy tam domek Sama, który potrzebuje naprawy. Wówczas możemy pobawić się Samem w naprawianie jego domu, pobawić się w Factory Frenzy u Jade oraz w chowanego Skinito. I to jest już faktycznie zła gra spośród tych trzech, bo te dwie pierwsze to są jakieś lightowe, normalne rzeczy. Niemniej ta trzecia to jest już dosłowne zło. Gra nie otwiera się w tym samym oknie co poprzednie, otwiera się w zupełnie nowym. Określonym mianem Ken. Mogę. Albo możesz. Móc czy coś. W tej grze znajdujesz się w ciemnych korytarzach. Masz latarkę i błądzisz po nich. Bawisz się w chowanego Skinito, który nie może cię znaleźć. Jeżeli się znajdzie, nie wiadomo co się stanie, może zaraz się przekonamy. Tak, przegrałeś. Kinito znalazł cię, co jednocześnie skraszowało grę. Podobnie i ponownie otrzymasz reklamę. Zabawki z lat na około 90., bardzo podobnej do Tamagotchi, tylko skoncentrowanej wokół Kinito. Stąd właśnie to moje porównanie na początku. W Tamagotchi zwierzątko również wykluwało się z jaja. Kinito również wykluwa się z jaja, a przed laty Kinito funkcjonował jako zabawka typu Tamagotchi. Na zasadzie dziecko otrzymuje tę zabawkę, gdzie ma wirtualnego zwierzaka, którym musi się zajmować, bawić się z nim, dawać mu jeść i pić, no basically My Talking Tom na przykład. Niedługo później Kinito zaczął również funkcjonować jako program na komputer. Stał się najlepszym wirtualnym zwierzakiem w historii internetu. A wszystko zostało zaprojektowane przez Kinito Leisure and Entertainment Company. Zatem podsumowując wszystko to co wiemy, Kinito przed laty był czymś naprawdę wielkim, był maskotką tej firmy. Dzieciaki go uwielbiały i kupowały nawet gry z nim, takie jak Tamagotchi, czy także w późniejszym czasie gry na płytach na komputer. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to. Później gra odpala się ponownie, niemniej bohater otrzymuje maila. Nie jest za późno. Najpewniej nie jest za późno, aby wyłączyć grę. Otrzymuję również jeszcze jednego maila z obrazkiem, który pokazuje historię tej zabawki typu Tamagotchi powiązanej z Kinito. Najważniejszą rzeczą, o jakiej się z tego dowiadujemy, jest algorytm reakcyjnego odpowiadania. Na podstawie tego później powstał wirtualny asystent, jakim jest Kinito. Następnie Kinito pojawia się ponownie. I tym razem odpala aplikację z analizą na najlepszego przyjaciela. I po prostu zadaje ci kolejne pytanie, na które ty musisz teraz odpowiedzieć, a następnie udzielone przez ciebie odpowiedzi zostaną przeanalizowane pod kątem, czy mógłbyś być jego najlepszym przyjacielem, czy nie. Właśnie w ten sposób ten Kinito Pet działa. Generalnie przejął swego rodzaju kontrolę nad twoim komputerem i on dosłownie wychodzi spoza gry, grzebie ci w plikach,
odpala ci kamerę, robi setki rzeczy, których stworzenie z gry robić nie powinno. I szczerze, jest to trochę creepy. Tym bardziej, gdybyś streamował tę grę bez włączonego streamer moda. Następnie wszystko przechodzi do kolejnego zadania, w którym musisz narysować rzeczy, o które Kinito cię prosi. Samego Kinito, czy na przykład siebie. Aby Kinito mógł to zapamiętać i wykorzystać później. Niemniej w pewnym momencie Kinito prosi cię o narysowanie osoby, która w tym momencie stoi za tobą. Napisz w komentarzu, czy teraz ktoś za tobą stoi. Wówczas gra crashuje się, a odpalony zostaje Paint na twoim komputerze. W którym to Kinito zwraca się wprost do ciebie po twoim imieniu. Zadaję ci pytanie, czy jesteś prawdziwy? Następnie na ekranie pojawiają się drzwi. Przez pewien moment, a następnie znikają. Niemniej Kinito stwierdza, że to wszystko wcale nie miało się wydarzyć. Dodam jeszcze, że pomiędzy tym wszystkim w pewnych miejscach pojawiają się takie rzeczy jak ludzkie mięso, serce czy zwłoki zawinięte w worek. Ktoś tu się naoglądał Roberta Helpmana. Następnie Kinito lekko się rozpędza i zadaje ci pytanie, że skoro jesteście już przyjaciółmi, to czy może zobaczyć twoją twarz poprzez kamerkę internetową? Chyba, że masz lustrzankę, ale po co ci? I tak, jeżeli się zgodzisz, ten odpali kamerę, żeby cię zobaczyć. Jeżeli się nie zgodzisz, to również odpali tą kamerę. Wówczas gra crashuje się i odpala się ponownie. Tym razem wszystko jest czarno-białe, a na ekranie pojawia się pytanie, czy jesteś sam? Następnie pytacie, czy grasz w grę? Oraz czy wierzysz w życie po śmierci? Pytacie o twój największy strach. Kolejne pytania, które padają, są coraz dziwniejsze, coraz cięższe. Ostatnim jest, czy boisz się ciemności. Niezależnie od tego, jaki udzielisz odpowiedzi, Kinito i tak będzie chciał to sprawdzić, gasząc światło. Dosłownie, jeżeli masz podłączone jakieś światło do komputera, to ono zgaśnie. Chyba. Następnie na ekranie pojawia się pokój. Późno w nocy. Jest ciemno, właśnie spałeś, ale przebudziłeś się w nocy. Miałeś iść spać, ale zapomniałeś zasłonić okno, a za oknem znajduje się Kinito, który właśnie znika. Następnie drzwi do twojego pokoju otwierają się, za drzwi wygląda Kinito i właśnie przychodzi do ciebie w odwiedziny. Takie niezbyt przyjemne. I wówczas gra ponownie crashuje się. A ty zostajesz zaproszony do Friendship Club, czyli klubu przyjaciół Kinito. I żeby uzyskać dostęp do tego miejsca, musisz podać mu swoje imię, nazwisko, e-mail, datę urodzenia z dokładnym dniem i miesiącem, dwie linijki adresu, miasto, kraj i kod pocztowy. Tak więc po podaniu tego, czy też czegoś innego, stajesz się członkiem klubu, a Kinito dokładnie prosi cię o przejęcie kontroli nad twoim komputerem. Jeżeli mu umożliwisz, a nie masz innego wyjścia, twój komputer zostaje przez niego przejęty. Wówczas gra odpala się ponownie, a Kinito ma już pełen dostęp, analizuje wszystkie twoje pliki, a następnie tworzy grę specjalnie dla ciebie, która ma przedstawiać twój świat. Spersonalizowany dokładnie pod to, co mówiłeś do Kinito przez cały czas i co sobie przeanalizował. On dosłownie w jakiś sposób stworzył sobie obraz ciebie, a teraz stworzył grę specjalnie dla ciebie. Z domkiem, drzewami, parkiem rozrywki. Po prostu jest tam cudownie. Niemniej, kiedy wejdziesz w interakcję z miejscową fontanną, dzieje się to. Wszystko teraz się zmienia, ty masz dostęp do pójścia na strych, a następnie masz czas na podjęcie decyzji. I w ten oto sposób Kinito Pet dobiega końca. Są trzy zakończenia. Good ending, w którym Kinito zostaje w twoim komputerze, najpierw inwigiluje cię dalej, później przejmuje nad tobą kontrolę i doprowadza do twojej śmierci. Istnieje również drugie zakończenie, bad ending, w którym wywalasz Kinito z komp. Niemniej, no, nie udaje się to i Kinito dalej w nim zostaje, przykładowo w nowej grze plus dalej jest tam obecny. Jest także secret ending, w którym ostatecznie Kinito żegna się z twoim komputerem i z tobą, recytując taki oto przepiękny wierszyk. Jedyne, czego chciałem, to być twoim przyjacielem. Czy wybaczysz mi? Mam nadzieję, że to jest to. Żegnaj, przyjacielu.
Jak chodzi o jakieś lorowe wyjaśnienie, czym właściwie jest Kini, to naprawdę odejdźmy od jakichś demonów czy nie wiadomo czego. To jest po prostu jakieś AI, które mu odwaliło i zaczęło robić głupie rzeczy. No. To jest jedyne rozwiązanie, bo cała reszta do końca się tu nie trzyma kupy, przynajmniej tak. Dosłownie mówiąc.